Zwierzęta, które potrafią upodabniać się do innych organizmów, wydają się być konceptem zaczerpniętym z powieści fantastyczno-naukowych. Okazuje się jednak, że one istnieją naprawdę. A umiejętności niektórych z nich zrobiłyby wielkie wrażenie nawet na najbardziej kreatywnych pisarzach. Potocznie nazywany motylem udającym węża, Dynastor Darius swoim wyglądem zadziwia większość zoologów. To gatunek należący do rodzaju Nymphalidae, którego przedstawiciele występują w rejonach Ameryki Łacińskiej oraz na wyspach Oceanu Atlantyckiego. Motyl rozwinął imponującą umiejętność, którą wykorzystuje, aby bronić się przed drapieżnikami. W czasie przekształcania się larwy w motyla jego życie jest najbardziej narażone na niebezpieczeństwo. Poczwarki są nieruchome, co sprawia, że stają się łatwym łupem dla ptaków i innych drapieżników. Zanim osiągnie ostateczne stadium rozwoju, Dynastor Darius przez 13 dni wisi na wewnętrznej stronie liści bromeliad. Są to rośliny z rodzaju ananasowatych, występujące w wilgotnych lasach tropikalnych. Motyl usadawia się pod odpowiednim kątem, aby następnie upodobnić się do węża. Taki niezwykły wygląd odstrasza potencjalnych przeciwników. To nie jedyna niecodzienna umiejętność Dariusa Dynastora. Motyl posiada też inne skuteczne mechanizmy obrony i odstraszania przeciwników, takie jak umiejętność wydzielania nieprzyjemnych zapachów czy wydawanie piskliwych dźwięków. Jednak to czasowe upodabnianie się do węża czyni go przyrodniczym ewenementem.